Cześć dziewczyny! Jak wiecie, rozpoczął się sezon weselny, a co w związku z tym rozpoczęły się rozpaczliwe poszukiwania tej jedynej, wymarzonej kreacji na tą okazję. Dlatego dziś marka Renę przygotowała dla Was kilka perełek, które idealnie sprawdzą się na tą okazję. Ale zanim przejdziemy do tego, jeszcze wspomnę Wam o kilku zasadach, których warto się trzymać, zanim wybierzemy sukienkę dla siebie. Pierwsza zasada, o której warto pamiętać, to to, żeby nie zakładać zbyt kusych, zbyt krótkich kreacji sukienek, ponieważ naprawdę, uwierzcie mi, nie chcecie mieć na sobie wzroku zniesmaczonej babci albo zniesmaczonej cioci. I ta zasada też się dotyczy zbyt błyszczących, cekinowych sukienek. No ja bym tego unikała, bo przecież wesele to wesele, a nie koncert Beyoncé. Wybierając kreację na wesele, warto wziąć pod uwagę to, w jakim miejscu odbywa się ta uroczystość. Na przykład, jeżeli mamy garden party, to wiadomo, że jest to na świeżym powietrzu i zazwyczaj zasady powinno być ciepło. W związku z tym wybieramy sukienkę raczej zwiewną, kwiecistą. Mam co mam na myśli. Tutaj rzuca mi się już z daleka sukienka w kolorze różowym. Właśnie pastele to też kolory królujące, jeżeli chodzi o wybór kreacji na wesele. Sukienka w kolorze beżowym, ale nie jest to taki jakby klasyczny beż, ponieważ jak widzicie jest przełamanie, jeżeli chodzi o kolorystykę w postaci kwiatów. To też jest ważne, bo często z kolorami na wesele bywa tak, że niektóre panny młode nie życzą sobie zbyt jasnych kolorów. Taką sukienkę w kolorze beżowym z paskiem w talii. Jest to sukienka taka bardziej w klimacie koktajlowym, czyli kiedy uroczystość ma miejsce w godzinach popołudniowych, wieczornych. No jest bardzo krytyczna, dosyć zachowawcza, ale prezentuje się przepięknie. Pisowana spódnica, midi, jeżeli chodzi o długość. Gdy wybieramy taką spokojną opcję, to proponuję troszeczkę zaszaleć i wybrać do niej bardziej szalone buty. Wydaje mi się, że te ze świecącym elementem będą idealne. Sukienka z dużym wycięciem w dekolcie z przodu i z tyłu w trójkąt. Mamy tutaj taką tasiemkę, która trzyma, żeby nam nie spadła z ramion. Rękawki są drapowane i mamy też tutaj taki pasek w talii. Na wesela niekoniecznie trzeba iść w sukience. Można też wybrać na taką okazję garnitur. Bardzo modne zresztą w jednym kolorze spodni, w jednym kolorze marynarka. Sprawdzi się idealnie i na pewno będziecie się wyróżniać. Ale jak mamy taki spokojny garnitur, to uważam, że fajnie byłoby do niego dobrać też jakieś szalone szpilki. Na przykład w kolorze, we wzorze wężowym. Co myślicie? I to już wszystkie propozycje od marki Renę. Oczywiście więcej znajdziecie na stronie. I mam nadzieję, że moje zasady Wam troszeczkę pomogły w wyborze swojej wymarzonej kreacji na wesele. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.